Dzień dobry, kochani. Jesteśmy we Frankfurcie nad Menem. A co my tu robimy? Co my tu robimy, Gabi? Wszystko zamknięte. Witamy. Co my tu robimy? No przyjechaliśmy się trochę popałętać po Frankfurcie. Tak, 3 godziny jazdy od Bochum. Nie, Nikola, czy Nikola Mariusz... Ogólnie, nie, przepraszam. Ogólnie przyjechaliśmy w komplecie. Tylko widzicie, no nie ma tego, tej drugiej części ekipy, tylko my jesteśmy w czwóreczce, jako czwóreczka, tak. A nie piąteczka. Szósteczka. Czy szósteczka, ale patrzę, czy się nagrywa, nagrywa się. Ale o co chodzi? Bo kolega Mariusza przyjechał z Polski koło Frankfurtu. A tam, robi. Rzeczywiście, coś tak naprawdę myślałam, że to coś... Cicho, ja gadam. I przy okazji, bo Mariusz myślał, że będzie pociągiem jechał, ale mówimy, że we Frankfurcie nie byliśmy i nie zapowiada się, żebyśmy kiedykolwiek w ogóle jeszcze przyjechali. W sumie jest jedyna okazja, żebyśmy przyjechać tutaj i zobaczyć, tak. No to mówimy. A w sumie nie mamy dużo czasu, bo jest... Jest godzina po 16. 16:10, no. Ale do tej 9 godziny się pokręcimy tutaj. Aby mu dopewie. Bez pośpiechu. To co zobaczymy, to zobaczymy. A plan jest taki. Zobaczyć jakąś tam słynną promenadę. Tak. Tam są jakieś zajebiste sklepy. Piszne podobno. Zakupy. Najpierw idziemy tam. To jest... Jak to jest? Bo ja to w ogóle... Bo ten pomysł narodził się w ciągu 2 dni. Co? Telefon. A, Gabi, zaraz. No, chyba został, ale był z tyłu. No, doszliśmy, bo Gabi zapomniała telefonu jeszcze, dlatego przerwaliśmy. No, jak zwykle. I na czym to skończyliśmy? Idziemy najpierw na tą słynną galerię. To jest nazywa się Zeil. To jest największa... Tak, ulica. Znaczy ulica bardziej. I ona jest największa ulica w Europie. Ulica handlowa może. Handlowa, o tak. Pojedynczy. Ale w ogóle to miasto jest też często nazywane Nowym Jorkiem. Tak, europejskim Nowym Jorkiem. Jest porównywalna. Dobra, idziemy. Mamy zielone. Zobaczymy sami osobiście, nie? W sumie nie mamy takiego ciśnienia, bo chcemy most jakiś zwiedzić. Któryś tutaj jest taki fajny. Chyba tam bardziej bliżej centrum. No i na tą ulicę handlową. No i teraz właśnie idziemy na tą ulicę, bo sklepy, wiadomo, dzisiaj jest sobota. Sobota 19 chyba, tak? Klikaj. Tak. Klikaj. I tak, ja w ogóle nie wiem, co my mamy zwiedzać, bo my wczoraj jeszcze też jeździliśmy po sklepach, bo wczoraj był piątek, trzeba było zakupy porobić. Jeszcze do Dortmundu pojechaliśmy do Ikei, kupiliśmy baterie do kuchni i kompletnie jestem ja nieprzygotowany, co my mamy tu zwiedzać. Wiem, że jakiś most, jakieś tą galerię, tą uliczną, czy co, jak to powiedzieć, i no tą wieżę to ja widziałem teraz stąd i to wszystko. Cały plan to Gabi tu robiła. Nawet nie wiem, jak ten most wygląda. Wiesz, nie wiem, jaka to jest odległość między tymi rzeczami, co chcemy zwiedzić, bo w sumie na auta nie będziemy używać. No po prostu zwiedzimy to, gdzie dojdziemy i to, co będzie na miejscu, tak? Bez żadnego jakiejś spiny, pośpiku. Patrz, zobacz. To na tym statku. Uwaga, uwaga, bo tu rower jadę. No i teraz, teraz dogrywam wam, jaka impreza na tym statku jest. Płyną, tańczą. Nieźle. Ja powiem tak, do tej całej galerii mamy 26 minut. Musimy iść tutaj prosto i nie na ten most, co tutaj jest, tylko jak ta katedra jest, to przy tej katedrze tam będziemy szli i później prościutko i tam dojdziemy do tej galerii. No to idziemy. Tak jak... Możemy sobie dołem iść. I tak jak... Nie dadzą mi powiedzieć. I tak jak mówiłem, nie jestem w ogóle przygotowany. Dlatego teraz muszę ogarnąć to wszystko. Widzisz? Jak oni tu cichutko sobie gadają, żeby mi nie zagłuszać. A najlepsze to, że jeszcze... Tu! A nie, czekaj! Tu, tutaj na dół, tam nie zejdziesz na dół. Widzisz tutaj... Gdzie zejdziesz? Tam nie ma. Nie zejdziesz! Nie. Tu też, a tu nie zejdziemy. A tam. Matka.
Idziemy sobie tutaj, będziemy wzdłuż rzeki Main. Gdzie ty idziesz? Tu masz składy. Trzymamy się światło. Ma za bardzo ciemne te okulary. I będziemy sobie tu szli wzdłuż, kurczę, rzeczki. Ale pogoda super, wam powiem. Lekko słońce wyszło i zaczęła się paruwa, ale już zaraz się schowało. I tak zostanie. No i tak zostanie. Nie potrzebujesz okularów. I kierujemy się, prawdę mówiąc, do centrum. Ej, kochani, już doszliśmy do tego mostu i właśnie na tym moście można zawieszać kudeczki. I zobaczymy, czy można tu kudeczki kupić. O, Gabi! Gabi, toaletę masz. A my na chwilę idziemy na drugą stronę, tylko nie wiem, czy przejdziemy, bo tam jest automat do parkowania. Tylko zobacz, czekaj, bo z drugiej strony jadą. A teraz tu. Chodź, szybko. I zobaczymy, czy faktycznie tu takie drogie jest. Gdzie to jest? A Anfang, widzisz? 15 minut, 1 euro. I maksymalnie 2 godziny można. Wpisujecie numer rejestracyjny. To racja była. To jednak prawda. Więc warto. O, teraz pusto, nic nie jedzie. Dlatego widzicie? Warto. My ile tutaj szliśmy? Z pół godziny. Tak. Bo jest za 15:15, a my jakoś. No, pół godziny. Mama, 15. I spokojnym spacerkiem. I nie trzeba płacić. Co mu się stało? Zadowolony. No, dobra. No, jesteśmy u podnóża, może nad wejściem i wchodzimy. To jest Eisernersteg. Coś takiego, jak dobrze przeczytałem, szybko. No i zaczynają się kudeczki. No i... Ale to nie jest to, co jest w Köln. No nie, w Kalnie jest taki duży. Znaczy zobaczymy, nie? Ale tam to jest po prostu. Bo tam jest typowe. On jak dużo ludzi jest, to on nie wie, gdzie ma wejść. No i tak sobie kudeczki tu mieliśmy kupić. Nie wiem, może się uda jakąś kupić, nie wiem. Co? Da się jakąś kupić? O, tu jakąś polską znalazłem. Kasia, Rafał. Pozdrawiamy. Bo wiem, że w Kelm to tam sprzedawał. Tak, sprzedawane były kudki. O, nawet aż tak się poświęcili. Ale to nie jest to, co w Kelm było. Nie, nie, tam to po prostu nie było widać balustrady. Tak. Ojej, Gabi, zobacz. Ojej, ty chcesz pływać? Ty chcesz płynąć? No, chciałam, ale jak zobaczyłam, ile ludzi, to jednak ale my jesteśmy czasu. Za krótka, to trzeba, wiesz. No i jesteśmy... Chyba na starówce, co? Bo tak by wynikało. Ładnie tutaj. Jest bezpiecznie, policja jest. A jesteśmy... Tam jest ten most i tędy się tu wchodzi. I to jest tam. Ale ludzi. Wow. To nie dla nas, nie? Na chwilę, żeby zmienić tylko. Mamy tak. Albo tamtą, albo tą. No lody na każdym. Tutaj? U nas takie duże gałki dają, pyszne, nie? No. A tu jestem właśnie ciekawa. Nie ma amareny. Mi się wydaje, że to jest kisie. Nie, to nie jest amarena. Też nie ma amareny. Nie masz amareny. Nie. A ceny są takie, wam powiem. Lody zjedliśmy, czekamy na światła. Idziemy przed siebie. Jakie ładne. No takie, które mama chciała. No ale po 43 euro. A ten duży? A masz, tu masz cenę. O kurczę, ale... jakie drogie. Ale pięknie. To tutaj widzisz? No, ale więcej nie widzę. Na górze, Adaś. Dzbany kosztuje 100 euro. 44.
tu jest. Ja bym taką filiżankę chciała, no ale tyle nie dam. Chyba, że to super. 40 euro, o kurczę. No nie jest tanio. Ogólnie to my nie lubimy takich klimatów. Ale trzeba czasami zwiedzić i nawet takie, takie miasto. Prawda? Tak. O, bierz sztorkarz. A. Hmm. Chodźmy. Tylko nie wiem, co zrobię mogę. O Jezu, dawaj, albo mi już daj, ja zjem. Nie da. Gabi ma coś do powiedzenia. No, to znalazłam takie swoje klapeczki, jakie mam. Podobne są. One kosztują 80 euro. One są takie właśnie, jak ja mam z zamszem. A tu widzę, jakieś nowe są. Ale już drogie, 140. I one nie są z zamszu, tylko z takiej. Ale są takie skórki. Eleganckie bardziej. Zobacz. No, zobacz, jaka różnica. Ale śliczne są. Nie wiem, czy można przymierzać. Chyba ważne. Ojej. Ale mega są. Świetne. Trzeci rok te klapki po prostu są, nie zamieniłabym na inne buty. Ja nie, w ogóle żadnych butów nie mam, tylko chodzę w tych. To są najlepsze buty. Dobra, Gabi niech sobie chodzi, ja wychodzę z tego sklepu. Kochani, idziemy cały czas tą alejką, cały czas od mostu dzisiaj prosto idzie. No jest, i co zauważyłem, tu jest mnóstwo, Gabi, tu jest mnóstwo stoisk z lodami. Tak, bardzo dużo, no to prawda. Więc jak nie zdążycie zjeść tam oczotku, to na pewno zaraz tu znajdziecie. Zobacz, to jaką masz lodziarnię, ile rodzaju lodów. A to jest automat z wodą pitną i kolejka jest po wodę. Jak relacja, Gabi? Dużo ludzi. Ja, tłumy są takie, że... Dużo raczej, jest ludzi, raczej, dużo balonów. Raczej jakbym miała wybrać, żeby tu jeszcze raz przyjechać? No. Nie, chyba nie. Chyba, nie, że ktoś by chciał na zakupy sobie tu przyjechać, coś tam zwiedzić, ale raczej jak ktoś, tak. Jak ktoś lubi, to... To tak, ale... Jak Amelia. Tak, dla Amelii to jest tu... Ona tak, by ona od sklepu do sklepu chodziła. My akurat tu jesteśmy, bo akurat Mariusza tu przywieźliśmy, tak? I tu przez przypadek jesteśmy tutaj. Chcieliśmy wykorzystać, jak, ale jakbyśmy mieli sami wybierać, żeby tu przyjechać, nie. To raczej nie, byśmy wybierali takie ja miejsce, już, takie... Ja się już wyleczyłem z Frankfurtu. Mm. To wydaje mi się, że bardziej Köln, nie? Abyś był taki. Köln jest lepszy. Chociaż tu nad wodą jak byliśmy, tam fajnie. No jeszcze taki fajnie. Klimacik no, jest, no, ale tutaj to centrum to... Ale to, wie, to jest ta słynna aleja ale, właśnie. Tak, ale Adam, to w większości jak jesteś na dół w Köln, to też te centra są oblegane ludźmi, nie? Ludźmi, turystami. No jeszcze tam dalej idziemy, tam jest, bo Gabi chce jeszcze do jednego DM-u. No nie mogę dostać podkładu swojego nigdzie. No i zobaczymy, może przez internet jeszcze. W Bochum już chyba trzy obszukałam, czy cztery i też nie wiem. No. No i taka paczka kosztuje 6 euro i duża 10. To ile taka paczka ma? No to jest taki drogi sklep właśnie. No ma to z Ameryki. To z Ameryki rzeczy są? Tak, to jest cały taki z Ameryki. Ja szukam jeszcze... pewnie w Ameryce, powiedzcie, a w Ameryce, kto mieszka w Ameryce, czy jaki koszt jest takich chipsów? Jeden albo... Czy takie gumi się? To nie są gumiszki, to chipsy, tak jakby. A pewnie w Ameryce dużo groszowe sprawy. Nie wiem, ile to gram jest? 250? Nie. Z drugiej strony. Tu. No, 100. Malutko. 110. Dobra, dobra, idziemy. Będziesz tam do środka. Macie, tak nie będę. Więcej już nie kupuję, bo mi się do plecaka nie chowa. Musimy wejść do jakiejś ten i torbę kupić. Ona się specjalnie czekała. Jakie niebieskie. Ojej, a ile tu chemii? No to chemia. No, a co to myślisz, to nie chemia? No, usta masz już zielone. Farbują. Ale? Dobra. Ale je kup... Co to jest? Ostre! To jest ostre! Dobrze wody. No, coś dla Mariusza. Co je ostre? To dajcie mi. Więc coś jak jedno, to nie zjem. A dajcie mi wodę. Ty mówisz już ostre. Gdzie twoja woda? Tatę. No. Co zjęłaś? Ja nie jem. Nie, lepiej nie próbuj. Chyba, że lubisz ostre. Chyba, że zostanie jeszcze w domu. Mm, ale na pewno zostanie. Na pewno zostanie, bo nikt tego nie zje od razu. Jak Vanessa? Trzeba pić. No bardzo. Ale ostre są. Zamknięte dobrze? Tak. Dobra, idziemy przed siebie. Chodźcie. Hej kochani. Ja tu siedziałem chyba z godzinę. A one jak poszły toam, a później poszły do Berszki.
Ale, ale tatuś musiała za coś zapłacić. Nam się udało tu Zelando zrobić. Cześć, bo tu woda leci. Nie, bo ja ręce mam. Co mam? Bułkę sobie zjeść z taką. I idziemy jeszcze tam. Pizza Hut jest. A później sobie zjemy coś, bo też mamy na chęć czekoladę, nie? Ale ja muszę jeszcze do domu zaś. Idziemy tam. Baluj się najadł. Chłopaczkę, Vanessa, nie chcesz? Kafelka, to ci daję. Ale ludzi tu jest multum. No, ludzi jest po prostu wow. Od zatrzęsienia, nie? No. Jest godzina. Do 8 chyba. 19.30 i przyszliśmy do takiego lokalu i zamówiliśmy sobie różne warianty kebaba. Paleczka z talerzy z frytkami z mięskiem, ja zwykłego kebaba, tam też. Dobra. I tak, ceny tu są wyższe. No ale to jest, wiesz. No jest Frankfurt. I tak, ja tego durum zapłaciliśmy 8,50. Ja też mam 8. Nie, 8. 9. A dziewczyny mają 13, po 13. Tylko one na talerzy będą miały. I co jeszcze? I takie napoje, i one są po 2,50. No jak Vanessa to zje. Vanessa, ty to zjesz? Bo Amelia to chyba zje. Powinnam zjeść. Amelka? No w sumie ja jestem największy, a najmniejszy ten mam... Zobacz, Gabi. Jestem największy, a najmniejszy mam jedzenie. Ja mam takiego, kurczę, no. Ładny. Jestem najmniejszy, a mam najwięcej. No ja czuję, że po Vanessa będę kończył. Gdzie ty ma? A, Vanessa ma. Ale ekspresowo wam powiem. No, bardzo, my nie zdążyliśmy. No. Zaledwo zamówiliśmy, piarkaliśmy. O, chleb to też masz? Więc jak zjemy, to damy znać, czy dobra. A teraz jemy, dobra. Bo wystygnie. Słyszycie? Smacznego. Vanessa powiedziała, że co? Dobra. No, Amelia zamówiła, a tatoś musi dokaczać. Zaraz po Vanessa będę. Bo niestety nie mogę już dojeść. Tak jest z dziećmi. Że oczy chcą na trochę, a później reszta. Dlatego małego sobie zamówiłem, bo wiedziałem, co mnie czeka. Ale powiem wam, że polecamy to miejsce. Jest bardzo dobra. Obsługa jest wyśmienita. Naprawdę bardzo. A jeszcze zobaczyłeś, że nagrywamy, nie, to się przechodzą. Jak chcecie mieć dobrą obsługę, przepraszam, żyjem, ale inaczej się nie da. To przychodźcie z kamerami. Wtedy będą biegać koło was. A nie, oni od wszystkich zabiegają. Ale chodzi, kebab jest bardzo, bardzo dobry, naprawdę. Takiego jeszcze chyba nie jedliśmy. Mięso dobre, ale tutaj jest naprawdę to mięsko tak pokrojone cieniutko. No i Vanessa też, widzicie. Zobaczcie. Ale dobre jest takie... Mi taka porcja wystarczająca jest. Ja uwielbiam tą bułkę z kebaba. Jedynie co nie było, to z kebaba. No i ta bułka jest najlepsza. Powiem wam, że na pożegnanie dają taką herbatkę. Chyba nie. Nie wiem, bo my nie wiemy, bo my nie zamawialiśmy, nam przynieśli. Z cukrem nawet. Wszystkim widzimy. Ale wszystkim przynoszą. To jest chyba takie podziękowanie. To jest takie tureckie. No? Ale dobra herbatka. Dobra, a ja mam to jeszcze mordować? No. Vanessa, co to jest? Co to jest, w ogóle coś zjadłaś? Vanessa tylko frytki zjadła. Nie, mięsko też zjadło. Ej, a później dlaczego tatuś ma taki duży brzuch? Więc widzicie, teraz się wszystko wyjaśniło. Nie zdążyliśmy zamówić, musiałeś... Znaczy nie, nie zdążyliśmy skończyć gadki, a tu już nam przynoszą. Ale chyba na pewno kamerę. Musicie z kamerą przychodzić, to będziecie mieli ekspresowo. No. Dobra, idziemy zobaczyć, czy katedra będzie czynna. W sumie wyszło nam 51 euro. Daliśmy na piwek, zaokrągliliśmy do 60. Do 60, nie, no, za tą obsługę, ale nie, za tą obsługę trzeba. Należy im się. Ale dobrze, ojej. No, już się robi. Tylko dzieci za duże porcje jednak wzięły, no. Nie, że mogły mniejsze porcje, jako dzieci.
No, 20.13, a zobaczcie, jak dużo ludzi jest tak tętni życiem wieczorem. Tak. Którędy idziemy? Może idziemy tam prosto, i w prawo. I tam do katedry później. I tam w prawo później, już zejdziemy z tego. Nie wiem, czy o tej godzinie katedra otwarta jest. No jest, i tak się idziemy, już kierujemy do samochodu. Dobra, no i zobaczcie, no jesteśmy, no i nic nie widać. Tylko świeczki. No jest zamknięte, szkoda. Ale ładny jest. Ale ładny jest. No i tutaj też fajny ten budynek. Tak. Dobra, no idziemy tutaj, tędy. Manuś. Ładnie. Cały czas jest ładnie. No nie jest źle, nie jest źle. Tak jak Amelia powiedziała, że tu czysto jest. Tak, ogólnie. Bardzo czysto. Ja słychać dużo opinii od Frankfurtu, że jest tak sobie, że nie. No. Ale jak ja tu jestem, mam dobry, że wszystko fajnie jest, czysto. Mili ludzie tu są. No wszystko. No chyba, że z kamerą chodzisz, dlatego są wszyscy mili. No nie. Nie, ale o to chodzi, że to pozytywne mam tutaj nastawienie, że nie jakiś. No, obawiałeś się gorzej, a wyszło tak, pozytywnie. Tak, tak. No i powiedzcie, że nie jest ładnie. Pięknie się tu prezentuje, ładnie jest to wszystko pobudowane. As long as we had each other.